Mamy już wszystko? Tak, tak sądzę. Dbajcie o Niki i Łatkę, dopóki nie wrócimy. Oczywiście, Lenko. Nie martw się. Życzymy udanych wakacji. Mamo, musimy jeszcze zabrać misia Teddy. Jest już w samochodzie. Pa, babciu. Pa, dziadku. Pa, pa. Jesteśmy na miejscu. Jej! O, jak tu pięknie! Sven, chodź na dół. Goście już są. Cześć, Lena. Jestem Małgorzata. Dzień dobry. Miło was poznać. Witam was wszystkich. Dzień dobry. Jak wam minęła podróż? Dobrze, dziękuję. Chodźcie, pokażę wam wasze pokoje. Zobaczcie, oni też mają kota. Tak, wabi się kędzior. O, jaki słodki. Całkiem tu przytulnie. Pyszności. Robię się głodny od samego patrzenia. A to wasz pokój. O, ładny. Ja śpię tutaj. A ja tutaj. Ale fajnie. Aha, jest też łazieneczka. Pięknie. O, mamy też balkon. Wyjdę obejrzeć widoki. O tak, też chcę wyjść na balkon. Wow, ale piękny widok. Pójdziemy potem w góry. Zobaczymy, czy czas nam dziś pozwoli. Muszę, siusiu. Można wyglądać przez okno w toalecie. No, zgłodniałem. Chodźmy coś zjeść. Zrobić wam coś do jedzenia? O tak, poprosimy. Kiedy jedzenie będzie gotowe? Już niedługo. Proszę bardzo, smacznego. Wygląda smakowicie. Możemy iść teraz w góry? Chodźcie szybko, zobaczycie coś. Nasza koza będzie się cielić. O, jak cudownie. Babo, tato, koza się ocieliła. Och, może chodźmy zobaczyć. Przyglądajcie się z boku, żeby się nie denerwowały. Ale urocze. Nigdy nie widziałam koźlęcia. Ale malutka. I od razu wstaje na nogi. Ale śliczna. Nie widuje się tego na co dzień. A teraz karmienie. Lepiej je teraz zostawmy w spokoju. Okej. Jak nazwiecie małe koźle? Nie wiem jeszcze. Mam pomysł. Może Elcia? Tak, bardzo ładne imię. Nazwiemy ją Elcia. Mamy teraz trochę czasu. Może pójdziemy na spacer? Tak, na to wzgórze. Cóż, na samo wzgórze nie dotrzemy, ale możemy pójść w tamtą stronę. Co tak śmiesznie popiskuje? Tak, też to słyszę. To świstaki. Pewnie mają swoje nory gdzieś między skałami, ale nie widać żadnego. Może uda się je jeszcze zobaczyć. Szkoda. O nie, przed nami krowy. Ale stoją na naszej ścieżce? Tak. Pamiętasz, jak kiedyś pogoniła nas krowa? O tak, bardzo dobrze to pamiętam. O nie, idą w naszą stronę. Może lepiej obejdźmy je bokiem. Opowiedzcie nam, jak was goniła krowa. Drogę z góry prowadziła przez łąkę pełną krów. Jedna się wściekła i zaczęła na nas biec. No i musieliśmy uciekać. O nie, przez te krowy będziemy się wspinać na te skały? Ła, jest za strabo. Jeszcze tylko trochę, dzieci. Wreszcie, jesteśmy na górze. Ale piękny widok. Warto było tu wejść. Niestety musimy już wracać, żeby dotrzeć przed zmrokiem. Świstaki!
co szybsze od nas. To prawda. I znają dobrze okolice. Tato, możemy znowu zobaczyć kozy? Dobrze, tylko ostrożnie. Jak uroczo sobie śpią. Chodźmy do środka. Mamo, a co to za potrawa? To fondue. Nabijasz kawałek chleba, maczasz w roztopionym serze i zjadasz. Tylko ostrożnie, gorące. Pycha! Jeśli podobał Wam się odcinek, dajemy łapkę w górę. A żeby nie przegapić kolejnych, wciskamy przycisk subskrybuj kanał. Dziękujemy!